Cię, witam Cię z radością, mówiąc jak codziennie. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że pozwalasz, by Pan mówił do Ciebie przez swoje słowo. Witam Cię w środowy wieczór i pragnę zaprosić do pochylenia się nad Ewangelią z czwartku, 4 czerwca. To 26 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, werset od 36 do 42. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Dwie takie zasadnicze myśli, jakieś kierunki, jeżeli chodzi o propozycję modlitwy. Pierwsza to we mnie samym rodzi ta Ewangelia dzisiaj takie pragnienie, by kontemplować pragnienie Jezusa, bym trwał przy Nim na modlitwie. Jak widzimy, Jezus chce, Jezus pragnie obecności uczniów, chce, by czuwali z Nim. Lubię myśleć o tym, że to nie było tylko pragnienie wynikające z tego, że Jezus wiedział, że uczniom jest to potrzebne, do tego przejdziemy, ale że też wynikało to z takiego własnego pragnienia. Jezus chce nas mieć przy sobie. Jezus, nasz Pan i Zbawiciel, ten, który kocha nas miłością odwieczną, chce nas mieć przy sobie. A więc jakby próbować kontemplować Jezusa, który pragnie mnie na modlitwie i cieszy się każdą chwilą, którą razem z Nim spędzam na modlitwie. Spróbować stanąć przy takim Jezusie. Spróbować wzbudzić w sobie takie przeświadczenie, że oto Panie, Ty cieszysz się moją obecnością na modlitwie. I kwestia tej potrzeby w samych uczniach. Wielu twierdzi, że to właśnie fakt, iż uczniowie posnęli tam w Getsemani, sprawił, że potem zabrakło ich pod krzyżem. Ponieważ zabrakło im modlitwy, nie byli przygotowani na to, co przed nimi. Nie byli przygotowani na ten dramat, na to, co miało się wydarzyć. Dlatego uciekli, bo byli pełni lęku, pełni trwogi. A więc modlitwa, która umacnia, modlitwa, która daje zakorzenienie w Bogu. Zakorzenienie w Bogu, które kiedy przychodzą przeciwności, wtedy człowiek jest mocny, bo jest zakorzeniony w Bogu, bo przeżywa swoje życie w Jego obecności. I to ta prawda mobilizuje mnie do modlitwy. Jakby napawa takim wewnętrznym pokojem, że Panie Boże, jak długo jestem wierny modlitwie, jak długo jestem człowiekiem modlitwy, jak długo trwam na modlitwie, tak długo w pewnym sensie mogę czuć się bezpiecznie, ale nie na zasadzie, że ominą mnie przeciwności. Ale ponieważ zakorzeniony jestem w Tobie, dlatego nie ucieknę, dlatego się nie załamię, dlatego nie zabraknie mi nadziei, bo jestem zakorzeniony w Ciebie. Życzę Ci dobrej, Bożej, owocnej modlitwy. Jeżeli słuchasz tego w środowy wieczór, to dobrego wieczoru, dobrej nocy. Jeżeli już w czwartek, to niech to będzie dla Ciebie dobry, Boże, błogosławiony dzień.